Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski jestem trenerem. Zacząłem nagrywać programy pod tytułem Moja mała firma. Ponieważ widzę, że w, w czasie takiego, jakby to powiedzieć, utrudnień rynkowych ludzie, którzy prowadzą małe firmy, zaczynają popełniać coraz więcej błędów. Dlatego się wykruszają z rynku, dlatego te firmy wyglądają często coraz bardziej karykaturalnie i słabną po prostu. No i taki serię chcę nagrać, Moja Mała Firma. No bo jeżeli się posadzi małą firmę i zrobi to dobrze, to kiedyś będzie to może duża firma, jeżeli ktoś ma takie aspiracje. I nagrywając ten program Moja Mała Firma, e, przypomniało mi się, że miałem nagrać taki program kiedyś o superniani. E, czy turboniania, jak ona tam się nazywała, ja nie pamiętam, taka, była taka kobieta z widoczną nadwagą, taka, Moja wersja, tylko kobieta, i jeździła takim dużym suwem, i tam mówiła ludziom, jak mają żyć. No ale... I tam były pewne problemy, które ja zdefiniowałem po prostu, chciałem się Państwu z tym podzielić. Otóż tam były takie dzieci, że jak oglądaliśmy ten program, czasami u znajomy, gdzieś tam. Pamiętam, że miałem taki monitor komputerowy, który służył za telewizor czasami, i można było to obejrzeć. To ludzie mówili, Boże, jakie te dzieci są rozrzeszczane, gdybym ja miał takie dziecko, ale Boże, jak ono wrzeszczy, jak ono wrzeszczy, jak ono krzyczy itd. i tak dalej. I ten program faktycznie budził dużo emocji. I ja zdefiniowałem trzy elementy gry, trzy, które powodowały, że te dzieci właśnie takie były rozrzeszczane. Trzy elementy zdefiniowałem. Pierwszym elementem jest to, że te dzieci w tych swoich domach, a od tego się zaczęło właśnie analogia do firmy, nie miały takiego bezpiecznego miejsca. Pierwsze, to jest miejsce. I one miały nawet swój pokój czasami, ale to nie było takie bezpieczne miejsce, czyli miejsce. Bo tu jest ta właśnie ta analogia, że jak prowadzimy w domu na przykład firmę, to firma w domu powinna być jak dziecko. Ona powinna mieć swoje wygospodarowane miejsce, takie, że my wiemy, że to jest miejsce dziecka, że to jest miejsce firmy. I teraz jak wchodzimy do pokoju, to, to pewnie od razu wiemy, że to jest pokój dziecka, prawda? No bo każdy, bo jest pluszą w jakichś wykładzinkach, jak chłopiec to w samochodziki, jak dziewczynka to nie wiem w jednorożce, przepraszam, że ulegam takim staroświeckim stereotypom. Powinienem być nowoczesny, ja wiem, ale no, tłumaczy mnie data urodzenia. No więc jak dziewczynka, to pokoik jest różowy i ma falbanki, a jak jest chłopiec, to na półkach są samochodziki, czołgi, Spiderman, a jak dziewczynka, to są Barbie, Ken, domek Barbie i samochód Kena. Karta kredytowa Kena. No więc tak to wygląda. Ten pokój Dziecka definiujemy od razu jako pokój dziecka. Natomiast yy, tu będzie takie małe odejście: jeżeli mamy w domu firmę, to pokój firmy powinien być tak samo, czy miejsce, gdzie jest firma, zdefiniowany jako firma. Jak ktoś wejdzie, na przykład przez pomyłkę, gdzie jest toaleta, tam na końcu korytarza i wejdzie i otworzy drzwi, to powinien tak, wejść i powiedzieć: aha, to jest jakieś biuro, to nie jest toaleta. Tak jak wchodzimy i mówimy, aha, to jest pokój dziecka. To nie jest toaleta. Przy czym y, pokój dziecka może mieć różne wymiary, y, w sensie takim w, w, emocjonalnym, a pokój, na przykład, biurowy też może mieć różne wymiary, ale nie może być problemu co do tożsamości. Pokoju dziecka, żeby ono się dobrze czuło. I na przykład y, pokoju, którym prowadzimy firmę. Pokoju, miejsca. I teraz. Może być sytuacja, gdzie dziecko w całym domu nie ma swojego miejsca i to jest patologiczne, bo ono się tuła, tak? ono ma zupełnie inne potrzeby, jeśli chodzi o wymiary mebli, o bezpieczeństwo, o to, żeby sobie położyć jednorowca na półeczce czy inne rzeczy. To ono ma inne potrzeby i firma, którą prowadzimy w domu, to, to będzie więcej w serii pod tytułem Moja mała firma, też ma swoje potrzeby, tak? Segregatory, bindownice, różne inne rzeczy. Oczywiście to nie dotyczy takiej firmy fikcyjnej, jak na przykład zatrudnia nas ktoś i my jesteśmy kierowcą w jakiejś firmie, ale formalnie to my jesteśmy firmą... Y Jurek, cebula, transport. A tak naprawdę to mamy jednego, jednego klienta, i co miesiąc wystawiamy fakturę, a to jest wszystko lipa. No to taka firma to to jest wszystko zawracanie głowy i to nie, nie wymaga żadnego miejsca po prostu. Tak jak na przykład nie, wiem, mamy dziecko gdzieś w Anglii, od 15 lat go nie widzieliśmy i tak dalej, no to, i to, to nie, nie mamy pokojika dla tego dziecka. Jeżeli coś jest lipą, to jest lipą i to się wcale nie, nie angażujemy. Ale ja mówię o normalnej firmie, że ktoś ma na przykład 9 klientów, że ich zdobywa, że pozyskuje, że wysyłają karty świąteczne, że coś, że po prostu to jest firma, tak jak w domu jest dziecko, tak, że odwozimy je do szkoły, przywozimy, karmimy, bawimy się z nim, edukujemy, no i tak dalej, tak? więc właśnie stąd wyszedł, wyszedł pomysł o niani. ale już teraz skupimy się na dzieciach, więc dziecko w domu powinno mieć swoje fajne, bezpieczne miejsce, tak jak firma, czyli nam przed kończymy zrobić jakiś raport, zostawiamy to na biurku, wychodzimy, że żona mówi chodź kochany, już skończy się pracować, ale wiemy, że nikt nam tego nie ruszy. Ktoś chce tam wejść, a żona mówi na przykład, nie, nie, to jest firma męża. Dziecko chce wejść, puka, ale mówi, nie, nie, tata, tata nie ma w firmie. Czyli miejsce firmy, czy miejsce dziecka, to zależy od tego, czy, czy kochamy to dziecko, czy kochamy tą firmę. Bo nawet w kawalerce można wygospodarować kącik dla dziecka na przykład, i albo na przykład dla firmy, na przykład zrobić jakiś ładny mebel jeden, pomalować go w inne kolory i zrobić, nie wiem, jakieś tam, no można dużo rzeczy porobić, jeżeli jest się kreatywnym i się po prostu myśli. No, więc po pierwsze dziecko powinno mieć swoje miejsce i w super niania yy, w tym programie, tam były pokoje dziecka, ale to nie były pokoje dzieci. To były formalnie niby pokój dziecka, na przykład. Ja za, 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 m, zakonotowałem, że w jednym pokoju to st dziecięcym stał taki wiecie, regał, jak to na wsiach stoją takie szafki przeszklone, Znaczy niekoniecznie na wsiach, ale stoją, ze szklanymi drzwiczkami i tam stały filiżanki. Takie dekoracyjne filiżanki. To się nazywało chyba kiedyś w dobrych domach serwantka, czyli stał taki mebel, gdzie były kieliszki do likierów, kieliszki do win, kieliszki do czegoś filiżanki do herbaty, filiżanki do kawy, łyżeczki do tortów. Taka była serwantka i zwykle ona była narożna. No więc gdzie w pokoju dziecka taka serwantka, kiedy ono kopnie piłką z, z kolegami, gruchnie w serwantkę, filiżanki pospadają, będzie awantura. Czyli wiadomo, że dziecko jest w tym pokoju na przyczepkę albo ktoś jest po prostu mało mądry, wstawiając dziecku, prawda, yy... Yy, serwantkę do pokoju ze szklanymi półkami, szklanymi drzwiczkami i filiżankami. No, trzeba być po prostu nie mieć po kolei w głowie. Albo jeszcze dołożyć mu tam piłę spalinową, kosiarkę po sezonie dołożyć i cztery rolki drutu kolczastego, bo będziemy ze szwagrem w przyszłym roku robić ogrodzenia. No, więc tak. Pierwsze to te dzieci nie miały swojego. Miejsca. Nie, tak jak firma czasami nie ma miejsca, wchodzimy, nie ma tabliczki, na przykład ktoś nie, jest, nie ma, ma swoją firmę, nie jest dumny, nie ma tabliczki na przykład na drzwiach, na płocie, na ogrodzeniu. Firma transportowa Zbyszek Cebula, to nie ma takiej tabliczki, on nie jest dumny z tego. Ja niedawno byłem u takiej, w takiej aptece bardzo fajnej, gdzie oni robią jeszcze badania, inne rzeczy i urodził im się syn, syn i wnuk, bo to jest tam wielopokoleniowa rodzina. I wywiesili taką wielką tablicę, witamy, yy, tam Bogusława, czy takie piękne imię miał staroświęty, tak, witamy Bogusława, przyszedł do nas Bogusław. I to była wywalona reklama, taka wież, wielka. Z bociankiem, z takim, bocianek trzymał takie coś, witamy wśród nas Bogusława, czy coś takiego. Niesamowite to było. Oni się po prostu cieszyli. Oni po prostu zamówili w agencji reklamowej coś, pokazali, krzyczeli tą radością. Że jak ktoś ma dobrą firmę, a nie fikcję, która go dręczy, to też krzyczy tą radością. Mówi, tak, firma, firma Cebuli. Więc firma i dziecko powinny mieć dobre miejsce. Dobre miejsce. I właśnie te dzieci nie miały swojego miejsca. Nawet ten jeży w korytarzu, którego stawiała supernienia, był lepszy niż to brak miejsca. Drugą rzeczą zauważyłem, że w tych domach nie ma edukacji. Ja zwróciłem na to bardzo uważnie uwagę. Ja nie zauważyłem być może była, być może była skrętnie ukryta ale ja nie zauważyłem w tych domach czasopism i książek żadnych. Żadnych czasopism i książek. To jest po prostu rola edukacji w prowadzeniu firmy, w prowadzeniu jakiegokolwiek projektu, jest po prostu totalna. To tak jak na przykład, no nie wiem, ktoś ma na przykład kłopot ze strzałkami. Ktoś ma na przykład kłopot ze strzałkami, kopytami końskimi, gniją mu strzałki. I 90% ludzi którzy nie mają wiedzy. Oni tam po prostu czyszczą, to wszystko robią i to robią bez końca, bez końca, bez końca. Bez końca koń, koniom gniją strzałki. Wy, wyciągają tutaj, sypią słomkę. Natomiast wystarczy zmienić dietę konia i to się uspokaja samo. Ale żeby to zrobić, trzeba było przeczytać 20 książek, które tam za mną leżą. I to zrobiła mm, moja wspaniała dziewczyna. Właśnie przeczyta 20 książek, 20 tam, żeby dowiedzieć się, że owiec, nadmiar cukru, to, 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 tamto, tamtoś, mam to powoduje gnicie strzałek. Więc nie leży objawowo, tak jak te wszystkie leki teraz, które zwalczają objawy grypy, tylko trafia w sedno, zmienia dietę. I nagle się okazuje, że strzałki koniowe przestały gnić. Jak za dotknięciem wróżki? Po prostu już się tego nie robi, nie wkłada tam watek, nie czegoś nie robi, po prostu dieta. Ale żeby to zrobić, trzeba było mieć wiedzę żeby nie leczyć objawów, tylko przyczyny. I w tych domach właśnie nie widziałem ani jednej książki typu dobre wychowanie, jak wychować zdolne dziecko, jak mieć dobry kontakt, 500 słów używanych przez dziecko, 27 gier na rozwój inteligencji. Cholera jasna, żeby mieć krótkofalówkę, to trzeba zdać trzy państwowe egzaminy, a żeby po prostu mieć dziecko i je nosić jak worek, no to po prostu na dyskotece była zapomniana się. Dobra, i to jest, czyli nie było wiedzy, wiedzy w tych domach nie było, wiedzy. Wiedzy. I tak samo jest też w firmach. Ja czasami wchodzę do jakiejś firmy i nic nie ma tam, po prostu jeden segregator do księgowej, to wszystko. Nie ma żadnej takiej jak prowadzić, jak komunikować się, jak, coś, jak się komunikować z rynkiem. No i też tutaj mówię, że jeżeli firma jest fikcją, no to nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli mamy jednego klienta i jesteśmy na samozatrudnieniu, tak zwanym, to jest patologia rynkowa, bo po prostu zwalnia pracodawcę z jakichkolwiek obowiązków wobec nas. A przerzuca wszystkie obowiązki na nas, więc to jest taka patologia takiego rynku trzeciego świata, takiego państwa z tektury i ptasich odchodów. I to wszystko jest sklejone właśnie taką masą po prostu. I trzecią rzeczą, która powodowała, że te dzieci były takimi rozrzeszczanymi diabełkami, takie wa, 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 wa", i noszonymi tam jak worek na ten, na tą, na tego języka, było to, że rodzice używali zupełnie innych kodów komunikacji. Oni po prostu byli dwóch ludzi, dwoje ludzi, dwóch, a już jestem nowoczesny, powiedziałem dwóch ludzi, a widzicie, gender robi swoje. Czyli jeszcze to było wtedy dwoje ludzi, przepraszam, to były takie staroświeckie, opresyjne małżeństwa, gdzie był kobieta i mężczyzna, no więc chodzi o to, że dwoje ludzi, fuj, fuj, fuj. ale jednak dwoje ludzi mieli zupełnie inne kody komunikacji. I to było potworne. To dziecko było narażone na ekspozycję takich toksyn komunikacyjnych. Mianowicie matka na przykład mówiła: Załóżmy, nie jest cukru, nie, 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 nie zjesz galaretki, bo najpierw jest obiad. No i robi ten obiad. No to dziecko wryk. No bo jest nie nauczone w ogóle niczego, tylko w, w, żadnej normalnej komunikacji. Ta komunikacja musi być drastyczna, bo matka go nie usłyszy. Przecież ma tyle obowiązków, a ojciec cały dzień w pracy, więc też go nie usłyszy, bo jakby jak przychodzi, to jest już jest zmęczony życiem i wszystkim. Więc dziecko wryk, bo ryk jest jedyną formą jego komunikacji. Na to patrzy ojciec, który tam widzi to dziecko raz tam na cztery dni, bo jak wychodzi, to dziecko śpi, a jak przychodzi, to dziecko już śpi, więc on go nie widzi. Więc mówi, Boże, krzywda się dzieje. Mówi, nie, no zjedz galaretkę. No to dziecko zje galaretkę, no to potem ojciec, ona mówi co ty robisz, Myślę, że za chwilę będzie obiad, no ale daj spokój, to jest to jedna galaretka i zaczynają drzeć japy po prostu, mordy by się chciało powiedzieć, drą się przy tym dziecku, dziecko widzi, że coś się nie tak dzieje i w tym momencie on potem mówi, to coś tam nie rób tego, A ona mówi daj spokój, no przecież ona jest z tym dzieckiem cały czas, niech zrobi, no jak tam se chcesz, jeb drzwiami i w tym momencie dziecko widzi, że Ci, którzy są odpowiedzialni za jego rozwój, ani się nie komunikują, ani nie mają jasnej, spójnej koncepcji, e, ani nie są w tym projek projekcie szczęśliwi, że on jest narażony na ekspozycję takich, jakby to powiedzieć, toksykologów komunikacyjnych. I to powoduje w nim ogromne rozedrganie, czyli jest niespójność komunikacyjna. Niespójność, po prostu jeden mówi tak, jeden nie jest galeretki, drugi, no to zjedz zjedz jedną. No to ja po cholerę przygotowuję te obiady, jak macie zjeść galetki to zjedzcie wszystkie. No nie, no przecież tylko jedna galaretka. No jedna galaretka, ale już dziecko nie chce jeść. Chcecie jeść? Nie chce. No widzisz sam, problem. I teraz, przy, jak przełożymy to na firmę, można powiedzieć, to tak samo firma musi mieć miejsce, musi mieć wiedzę. I ja bym powiedział tak, patrzymy na dziecko, że krzyczy, że się trzeba na jeżyka, A spójrzcie Państwo na taką sytuację, jakbyście byli brygadzistą na budowie i mielibyście dwóch szefów. Jeden mówi, połóż te rurki tak i tak, a drugi, nie, no połóż trochę inaczej. Dobra, to połóż jedno inaczej, a jedne tak. To byście powiedzieli, chłopaki, kurna, zdecydujcie się, bo ja mam w... już by was telepało te w środku. Byście powiedzieli, to wy kurna nie wiecie, jak mam położyć te rurki. A oni by się pokłócili, to niech kładzie tak, ale nie kładzie tak, ale nie kładzie tak. To byście powiedzieli, dom wariatów. Ale wy możecie z tego domu wyjść, powiedzieć: Słuchajcie, ja z wami nie chcę współpracować, idźcie się, yy... idźcie po prostu, idźcie, albo ja idę, prawda? Ale dziecko tak nie może powiedzieć: ono wie, że jest na taką wariacką komunikację, skazane jeszcze przez co najmniej 15 lat, dopóki do pierwszej ucieczki z domu. 15 lat takiej gehenny. Wreszcie sobie rządzi wami dwóch brygadzistów wariatów, albo brygadzista i brygadzistka. Dwóch, którzy nie mają tak wiedzy na temat tego, jak wami rządzić, eee, wydzielają co chwila dostajecie sprzeczne komunikaty i jeszcze co chwila się kłócą. A wy jesteście podwykonawcą i zakładacie tam klimatyzację. Albo mówią, masz spokojnie tutaj zrobić projekt szkoleniowy, albo rozważcie, jak złożyć instalację przeciwpożarową. I dwóch zleceniodawców, którzy są waszymi jakby opiekunami na tej budowie, drą gęby, kłócą się, wydając sprzeczne polecenia. To przecież dorosła osoba tego nie wytrzyma. A co dopiero dziecko, które jest bezbronne? Ech. No więc właśnie tak się wychowuje dziecko, że potem przychodziła jakaś obca kobieta z nadwagą i sadzała je na języku i robiła terapię wielką. Więc właśnie tak samo jest z firmą. I pomyślałem sobie, że pierwsze, kiedy dziecko w domu nie ma miejsca, to zaczyna świrować. Drugie, kiedy nie ma wiedzy nad tym, jak to dziecko wychowywać. Ja kupiłem kiedyś swoim przyjaciołom, e, którzy w sumie mają dwójkę dzieci, wychowali tak jedno słabo, a jedno zupełnie słabo. E, to dziecko. Kupiłem, jak wychować zdolne dziecko. I potem dałem im w prezencie, opowiedziałem, że to jest super, fajnie, kurde, książka, jest genialna. A potem byłem u nich na kawie po paru latach i spojrzałem na tą książkę. I wiecie co? Eee... Była zaczytana, była po prostu, miała mnóstwo notatek, fiszek, zakładek, podkreśleń i odnośników. Dobra, oczywiście pieprze, głupoty, nic nie było. Po prostu jak zobaczyłem tą książkę na półce i ją wyciągnąłem, to po prostu była nawet nieotwarta. Po prostu trzeszczała pod, pod takim przewinięciem. Dlatego właśnie te dzieci im tak się udały częściowo. Pewnie, ponieważ nie pracowali nad tym, czyli jest miejsce, potem wiedza, jak realizować dany projekt, a po czym jest spójne, spójne, dobre, bezpieczne, bo dziecko jest bezbronne. Brygadzista to może powiedzieć, ja mogę powiedzieć, słuchajcie, do brygadzistów, którzy mną zarządzają, jesteście parą idiotów, nie nadajecie się na to, żeby zarządzać. Kioskiem warzywnym, ma co dopiero budową. Do widzenia. Ale dziecko nie powie do rodziców: jesteście parą idiotów, nie wiem skąd macie to dziecko, nie wiem. Byliście na dyskotece i się zapomnieliście, rozumiem, ale to trzeba teraz sprostać. I nie może powiedzieć: do widzenia. Ona dopiero powie: do widzenia przy pierwszej ucieczce z domu. No więc, yy, trzecią rzeczą jest sprawna, dobra, czysta, spójna, intencjonalna komunikacja. I wtedy dziecko jest spokojnie, nie wrzeszczy, nie trzeba sadzać go na języku. Jeżeli prowadzicie firmę i firma ma miejsce, macie wiedzę, jak to robić i spójnie się z nią komunikujecie, z rynkiem swoich klientów, to też ta firma zwykle jakoś działa. Ale to właśnie przyszło mi do głowy dzisiaj pod prysznicem, kiedy myślałem o, no, o Supernianie i te dzieci takie rozwrzeszczane, nosiła ta otyła kobieta na korytarza i sadzała na takiego języka. Jak o tym pomyślę, teraz jeszcze to mnie mdli. A może dlatego, że powiem, kawę sobie zrobić dobrą. O właśnie, to jest dobry pomysł. Życzę Państwu dobrego miejsca dla Waszych projektów. Dobrej wiedzy, jak je realizować, i dobrej, spójnej komunikacji. Przy czym projekt dziecko to zawsze jest projekt taki bardzo bezbronny, bardzo wrażliwy. Wy na budowie, jeżeli macie wariatkę y, brygadzistkę albo wariata brygadzistę, możecie mu to powiedzieć. Panie, pan jest wariatem, pan nie ma kompetencji do prowadzenia budowy, nawet kurnika, co dopiero czegoś. Ja tu nie, nie, nie będę wykonywał żadnych instalacji, bo nie chcę mieć z panem nic do czynienia. Ale jeżeli dziecko. To ono intuicyjnie wie, że ktoś jest nad nim, kto jest po prostu, nie ma kompetencji i po prostu wrzask robi po prostu dlatego, bo jest po prostu przerażony tym. Dziecko przede wszystkim poczuje, poczu poczuje, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, przestrzeni rozwojowej i rytuałów mądrych, dobrych, budzących bezpieczeństwo rytuałów. Dlatego w mądrych korporacjach są mądre rytuały, o czym napisałem yy, powiedziałem Państwu w blogu pod tytułem Wspólnota Stołu i Łoża. W mądrych, dobrych korporacjach są mądre, dobre rytuały i można to obśmiewać, ale korporacje rządzą. A prywatyarze, no cóż, jak to bywa? No, zwykle są podwykonawcami korporacji. Dobrze, przeniosę później ciężar na tym moja mała firma. Życzę Państwu miłego dnia, wszystkiego najlepszego.